Kilka dni temu do osiedlowego sklepu wpadło dwóch mężczyzn. Jeden miał broń palną, drugi miał metalową rurkę. Próbowali okraść ten sklep. I o dziwo, jak na polskie warunki, właściciel sklepu się obronił. Jednego z tych napastników dźgnął nożem, ten później zmarł, drugi uciekł i dawniej, szanowni państwo, jestem przekonany, że właściciel sklepu usłyszałby zarzuty za to, że bronił swojego dobytku, bronił swojego życia. Dzisiaj minister Ziobro wprowadził takie przepisy, tak zwiększył zakres obrony koniecznej, że właściciel sklepu otrzymał status poszkodowanego, a ten z napastników, który przeżył, jest aresztowany. Drodzy państwo, bo to napastnicy mają się bać. Nie ma się bać osoba, która się broni. Jeśli ktoś wchodzi do twojego domu, jeśli ktoś wchodzi do twojego sklepu, chce cię zabić, chce nastać gdzieś tam na twoje życie, na twoje mienie, ty masz prawo się bronić. I on musi mieć świadomość tego, że nawet w skrajnej sytuacji może stracić swoje życie. I osoba, która się broni, nigdy w Polsce nie powinna odpowiadać karnie.